znaczy no i ta burza jak cholera. Podniesienie, jakby powiedzieć, poziomu bezpieczeństwa polskich firm działających w Kazachstanie. A jak to jest możliwe, żeby podnieść jakość prawa kazachskiego? Kazachowie sami chcą się wzorować na prawie zachodnioeuropejskim. My możemy wpływać, czy próbować wpływać na kazachski, prawda, parlament, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych celem no, zmienienia jednego, dwóch, czy trzech, czterech przepisów. W sumie no, zmiana kilkunastu przepisów, no to już jest zmiana prawa. Możemy też dbać o większe zabezpieczenia, prawda, właśnie prawną, obsługę prawną, możliwości prawne polskich firm, które będą tutaj inwestowały i robimy to systematycznie. W zeszłym roku mieliśmy wizytę prezydenta, mieliśmy polsko-kazachskie forum gospodarcze, wcześniej takie forum było w Warszawie. Czy to jakoś ożywiło tę współpracę? Wątpliwie ożywiło. W tamtym roku mieliśmy wzajemnego obrotu 1 250 000 000 dolarów. W tym roku liczymy, że może nawet to będzie więcej. Także z poziomu tam 800 czy 600 milionów dolarów przeszliśmy do rzędu miliarda, prawda, że ponad miliarda. Ja mam nadzieję, że do końca tego roku, na pewno do końca przyszłego, to wzajemne no, będą ponad 2 miliardy. To już jest sporo. Polska tutaj jest obecna i to jest widoczne zarówno w sferze rolniczej, na przykład zwłaszcza to słynne burza polskie jabłka, ale też w innych kwestiach. Burza, no, burza, mnie burza, mało, burza. Polska jest obecna, bo zarówno w sferze, powiedzmy, tych dóbr konsumpcyjnych, jak i my mamy na przykład świetne firmy, są polskie, jeżeli chodzi o odzież, konfekcje i tak dalej, to Kazachowie są krajem rozwijającym się, Kazachstan jest krajem rozwijającym się. Istnieją tu elity takie społeczne, które bardzo chętnie przyjęłyby to, jakby powiedzieć, ekonomiczne wyzwanie i rozwijały ten handel z Polską, chociaż i tak muszę powiedzieć, że jest coraz więcej tych propozycji różnego rodzaju na różnym poziomie. Od hodowli koni począwszy, no bo to jest ojczyzna, prawda, tej hodowli koni, poprzez hodowlę jabłek, a skończywszy na sprzedaży na przykład sprzętu. Bo wiem, że są polskie firmy, które próbują w Kazachstanie nawet z powodzeniem sprzedawać sprzęt górniczy, prawda, technologie współczesne. Ale z drugiej strony jest tutaj chyba bardzo silna konkurencja Rosji. Można odnieść takie wrażenie, że na przykład na rynku spożywczym, chociaż Kazachstan też chyba ma całkiem nieźle rozwinięte rolnictwo, Rosja dominuje. No, Rosja dominuje, to chodzi przez bliskość, prawda? To wystarczy pójść do sklepu, zobaczyć na przykład rosyjskie wędliny, które są szczerze mówiąc, o wiele gorszej jakości niż polskie. No, ale polskich wędlin tu nie ma. Są na przykład ja osobiście czerpię z tego jakości rosyjskie też i w zasadzie nie ma dobrych wędrów. No inna sprawa, że Kazachowie w zasadzie nie jedzą wieprzowiny. Tak wędrówki musiały być albo z wołowiny, albo z baraniny, albo z dobu, prawda? Kańcia się polskich wędrów tu nie ma. Także, no nie mówiąc tak już, jeżeli się obracamy w świecie towarów konsumpcyjnych, Czesi mają swój drogę, na przykład polskie firmy się tutaj na pewno w Kazachstanie przyjęły, a Kazachowie lubią zbawić, może są formalnie wyznawcami islamu, to jest widzę, że piwo piją. No bo ten islam chyba tutaj jest taki bardzo liberalny. Może inaczej, liberalne jest podejście do islamu, do wyznawania religii. No co wie pan, to zależy też od interpretacji na każdą religię. Można jakby zinterpretować w taki sposób, że będzie jakąś totalitarną, prawda, nieludzką ideologią. Można zinterpretować w ten sposób, że będzie jakąś przyjazną, prawda. Tutaj akurat islam jest przyjazny, to znaczy, no, islam jest ściśle rozdzielony, się w ogóle religie są ściśle rozdzielone od państwa. Ponieważ w Kazachstanie, mimo większości muzułmańskiej, istnieje jednak wielość różnych religii, łącznie zresztą z kościołem rzymskokatolickim. Istnieje około 140 mniejszości narodowych. W związku z tym, że Kazachstan dba o to, żeby nie było żadnych zadrażeń konfliktów ani między religijnych, ani między etnicznych. Oni tego bardzo pilnują. W ujęciu Kazachstanu jest to jedna z takich podstawowych kwestii bezpieczeństwa państwa. Tak oni to rozumują i tak to używają w kategorii właśnie bezpieczeństwa państwa. W związku z tym, ponieważ nie ma tych konfliktów międzyetnicznych, międzyreligijnych, między innymi dlatego, że religia jest właśnie również islamska, jest ściśle rozdzielona od państwa i no, państwo kontroluje jednak, można powiedzieć, że w 100% stara się kontrolować formy wyznawania tej religii. Ale z drugiej strony mamy tutaj obok takie państwa jak Tadżykistan, Uzbekistan, które mają z tym problem, więc chyba trudno uwierzyć, że to jakoś nie przepływa do Kazachstanu. W zasadzie mówiąc, nie przepływa. Tak, no, kazachskie służby dbają o to. Były takie okresy, kiedy to przepływało. W Uzbekistanie też
też są mnie słychać oprócz pojedynczych wypadków, w zasadzie no, nazwijmy to jakichś fanatyków, szaleńców, tak wiem, ale to poza Uzbekistanem w Europie, prawda? Poza tym nie należy zapominać, że spora część Uzbeków mieszka w Afganistanie. To Afganistan, czy powiedzmy Tadżykistan, nie urażając, ale no zwłaszcza Afganistan, to są państwa, które no, w politologii uznawane są, uważane są za tak zwane państwa upadłe, to znaczy państwa, które, gdzie rząd nie sprawuje kontroli nad całym terytorium. W przypadku Afganistanu, czy, no, tam jest wojna domowa, w Tadżykistanie w zasadzie też są konflikty. Pan tutaj mówił o tym, jak ważne dla władz jest dbanie o przyjaźń między narodami, między religiami, tych narodowości, które tutaj zamieszkują, ale myśmy się tu spotykali z miejscowymi Polakami i chciałem zapytać, czy to jest prawda, ponieważ oni na przykład skarżą się na bardzo dużą kazachstanizację, na preferowanie Kazachów na różnych stanowiskach. Nie no, to tak, to jest oczywiście prawda, to znaczy z drugiej strony to się Kazachom dziwić, no, to w sumie jest ich państwo. Ich państwo, w którym ja tylko chciałem przypomnieć tak dla pewnej równowagi, że na przykład sam tylko w XIX wieku było około 10 powstań Kazachów przeciwko Rosjanom. Już mieli w XIX wieku dwa, w zasadzie trzy, jeżeli weźmiemy Wiosnę Ludów, trzy duże powstania przeciwko Rosji, Kazachowi mieli 10. To świadczy też właśnie mówi o tym, że nie był to naród, który, że tak powiem, z pokorą przyjmował Rosyfikacji. Oni byli na siłę rusyfikowani, traktowani przez Rosjan jeszcze w czasach carskich bardzo brutalnie. Praktycznie są prace no, politologów, zarówno polskich, jak i zachodnioeuropejskich, na przykład francuskich, mówiących o tym, że Kazachstan był w zasadzie kolonią rosyjską. Z tym, że różnica była taka, że Brytyjczycy po prostu no, mieli te kolonie za morzem, a Rosjanie przyłączali to do własnego terytorium, ale praktycznie postępowanie Rosjan w Kazachstanie było w dawnych czasach no, tak o wiele nieraz bardziej brutalne niż powiedzmy no, niektóre działania na przykład Belgów w Kongo przypominały działania Rosjan tutaj, prawda? Z tym, że Belgowie powiedzmy w Kongo, czy tam znalazł się Konrad, prawda, Józef Konrad, Jądro Ciemności, prawda, to tutaj nikt tego nie opisał, znaczy w europejskiej literaturze, powiedzmy w europejskiej świadomości w ogóle to jest nieznane. I w związku z tym, jeżeli oni po takiej rusyfikacji, poza tym sowietyzacji też na siłę, prawda, odzyskali własne państwo, to nic dziwnego, że dążą do tego, żeby języka, żeby się czuć w końcu u siebie, jak we własnym domu. I stąd ta kazachizacja, tak bym to nazwał, Kazachstanu, to znaczy ona przebiega zarówno na poziomie językowym, jak i na poziomie na przykład doboru kadr. To prawda, ale z drugiej strony to na pewno nie uderza w Polaków, to znaczy no, Kazachowie żądają, zresztą w pewnym sensie trudno im się dziwić, żeby każdy, kto ma tak zwaną posadę państwową, znał kazachski. No, tak jak u nas w Polsce nie wymagało się od urzędnika państwowego znajomości polskiego. I są wypadki, jeżeli ktoś powiedzmy z tej nazwijmy to grupy słowiańskiej, czy Rosjanin, czy Ukrainiec, czy Polak nauczył się kazachskiego, no to może pracę państwową otrzymać, prawda? No, oni tego wymagają, to jest ich tak powiem, warunek. Tylko że tego warunku miejscowi Polacy nie chcą, bo nie mogą spełnić, nie znają języka kazachskiego i dlatego chyba tak bardzo interesują się repatriacją. No niestety tak, to znaczy no, przez te lata zniewolenia, bo tak to trzeba nazwać, nie tylko zniewolenia, ale wręcz no, traktowania prawie że jak czy na prawie, w latach 40. byli traktowani jako więźniowie kolonii karnych, prawda, i obozów koncentracyjnych. W związku z tym no, u nich to niejako powstało w tej pamięci historycznej i oni w dużej mierze też są no, zrusyfikowani niestety. To znaczy, że tak powiem, te depresje odbiły się w ten sposób, że ta rusyfikacja, no bo nie mogli się uczyć polskiego w żaden sposób. Mogli wyłącznie posługiwać się językiem rosyjskim, zarówno w szkole, jak i w pracy, jak i tam gdziekolwiek, gdzie słyszano język polski, podlegało to dyskryminacji, w związku z tym ta rusyfikacja na siłę. No, w wypadku Kazachów, no to jeszcze powiedzmy, też jest duża rusyfikacja, to prawda, ale powiedzmy, ten język kazachski jednak to wybiera powoli rosyjski, natomiast w wypadku Polaków niestety nie, to znaczy, no nie ma Polska zbyt daleko, żeby dać oparcie. Dajemy oparcie
tak jak i możemy, zapomnijmy nauczycieli, staramy się prowadzić różnego rodzaju uroczystości, spotkania polskie w języku polskim, ale mimo wszystko to jeszcze za mało, żeby powiedzieć całkowicie, tutaj ratunkiem była Kościół katolicki, żeby znawanie religii rzymskokatolickiej też łączyło się z pielęgnowaniem polskości, to prawda, bo modlitewniki nie były po polsku, a jedynie były modlitwy były po polsku, to były często jedyne polskie słowa, które te dzieci tutaj w tej, że tak powiem, założone w tej rosyjskości słyszały, prawda, od dziadka, czy od babci, czy od matki, właśnie modlitwy różnego rodzaju, różańce, pieśni religijne, to były jedyne teksty w języku polskim, no i to właśnie jeszcze, powiedzmy, tą świadomość tej polszczyzny ocalały, dawało z jednej strony świadectwo, a z drugiej strony, no, ocalenie resztę tej polszczyzny, właśnie język religii rozumiany właśnie jako też opór przeciwko rusyfikacji. No tak, ale teraz od tego się odchodzi. Kościół już raczej prowadzi też nabożeństwa po rosyjsku. Chyba trudno się dziwić, bo Kościołowi zależy na tym, żeby wierni rozumieli, co się do nich mówi. No tak, no Kościół twierdzi, że są słusznie, że jest Kościołem powszechnym, a nie polskim, prawda? Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że zwierzchnikiem Kościoła katolickiego w Kazachstanie jest Polak, arcybiskup Tomasz Peta. Jest dużo księży z Polski, którzy tradycyjnie prowadzą, jakby powiedzieć, no, nauczanie i muszę po polsku również. W Astanie też jest katedra katolicka niewielka, to jest Kościół Jan Paweł II o 8.30, co niedziela są msze w języku polskim. Jeszcze chciałem się zapytać o Polaków, bo ci, z którymi rozmawialiśmy, oni mają bardzo duże obawy co do tego, jak będą w Polsce potraktowani, czy tam też nie będą znowu obcymi. Czy rzeczywiście pana ambasadora zdaniem istnieje takie zagrożenie? Teoretycznie istnieje, ale to wszędzie istnieje. To znaczy, jego powiedzieć nie dotyczy tylko Polaków wracających do Polski, ale to równie dobrze dotyczy na przykład nie Turków wracających do Turcji, albo nie wiem, Rosjan wracających do Rosji. To znaczy oczywiście to jest już prawo socjologii na dobrą sprawę. Znaczy, mogą być przypadki, że ten, nazwijmy to, przeszczep będzie odrzucony, no, bo to bywa. Tutaj mentalność jest zupełnie inna. Zresztą na co dzień, nawet nie jako ambasador, ale jako prywatny człowiek robiący zakupy w sklepie tutaj, prawda, czy żona gdzieś wychodząca tutaj na ulicę, na spacer, to spotykamy się z taką, powiedzmy, no, mentalnością, która dla nas jest nie do przyjęcia, prawda. Dzisiaj już przeniesiona do Polski daje właśnie takie konflikty, prawda? Kazachowie przy całej, że tak powiem, swojej sympatyczności, bo to jest sympatyczny naród, bardzo otwarty, no ale na przykład dość lekce sobie traktują na przykład te terminy godzinowe, prawda? Ktoś się spóźni o godzinę, to uważa, że się nic nie stało, o co ci chodzi. To są takie drobne przykłady, jakby powiedzieć, no, z takiej mentalności, które powodują to, że jeżeli, no, miejscowy Polak też tym przesiąkł i przyjeżdża do Polski i na początek się tak zachowuje, że się spóźni o godzinę i nic się nie stało, potem się dziwi na przykład, mówię przykładowo, no takich rzeczy jest mnóstwo, z tych takich drobnych kroczków, z tych drobnych takich rzeczy składa się w sumie życie codzienne, no i życie jako całość, prawda? Więc mogą być przykłady odrzucenia, niewątpliwie, ale z drugiej strony myślę, że większość jednego ci ludzie się przyjęli w Polsce, bo świadczą o tym, to choćby statystyki. Są problemy poważniejsze, jak na przykład podejście do historii tych ludzi, czy też do geopolityki, które jest bardzo chyba przesiąknięte rosyjską propagandą. Jest przesiąknięte, my, jak już powiedziałem, tutaj robimy wszystko, co jest możliwe. Ja jako ambasador robię wszystko, żeby tę mentalność, że tak powiem, tą rosyjską narrację zwalczać i odrzucać. Na wszystkich spotkaniach z Polakami, no choćby wczoraj było spotkanie, gdzie też mówiłem o 17 września rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę. I o tym, że właśnie narracja w sowieckich podręcznikach i, no, w obecnej rosyjskiej propagandzie jest kłamstwem. Bo to Rosjanie przekroczyli, napadli nas, tak samo jak III Rzesza. Ale oczywiście, no, trzeba to powtarzać, jeszcze raz powtarzać, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli ci Polacy trafią do Polski, no to siłą rzeczy, no, mieszkając w Polsce, przyjmą w końcu narrację polską, prawda? Oni mieli naprawdę bardzo ciężką sytuację tutaj. To jest w ogóle dla nas nieraz trudno zrozumiałe. Prawda? Ludzie byli naprawdę, no, prześladowani, aresztowywani. No. Życie codzienne stało się po prostu nieraz, no, takim uciążliwym
koszmarem, prawda? Przez różnego rodzaju drobne takie też urzędnicze sprawy, które powodowały to, że praktycznie człowiek żył w takim ciągłym koszmarze, nie do mówienia, nie do powiedzenia, nie do wykonania i tak dalej. No, dla nas to jest naprawdę trudno zrozumiałe. No, może rozumie ten, kto jeszcze żył w czasach komunistycznych i pamięta te czasy. Ja je dobrze pamiętam, bo nie, urodziłem się no, jeszcze w latach 50. Tak to wygląda. Dlatego należy to zrozumieć i trochę tak w jakimś stopniu ulgowo już tutaj traktujemy, jeżeli chodzi o te kwestie, wychodząc z założenia, że ta kwestia narracji historycznej została im narzucona. Po prostu nie mieli innego wyboru. Było to i nic innego w zamian. Musieli to przyjąć, żeby przeżyć. No więc teraz dopiero im powoli systematycznie tłumaczymy, że było inaczej. To był ambasador Polski w Kazachstanie, Sel Hazbijewicz. Kończymy już magazyn 7 dni wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Powtórka programu. Społeczny punkt widzenia. Dzień dobry Państwu, to jest audycja Społeczny Punkt Widzenia. Anna Grabowska, zapraszam i witam dzisiejszego gościa, panią profesor Gertrudę Uścińską, prezes ZUS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani profesor, trwają właśnie oceny przeglądu systemu emerytalnego. Wyjściowym tematem są oczywiście skutki przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego, 60 i 65 lat. No i nie sprawdziły się oczywiście te zapowiedzi, to wszyscy zgodnie potwierdzają, że to zdemoluje budżet państwa. Koszt operacji 8 miliardów. Też znane, tak około. Tylko w pierwszej połowie, tak wynika z tego przeglądu, do ZUS wpłynęło jednocześnie jednak około 7 miliardów złotych więcej niż rok temu. Ja to wszystkie te dane podaję, żeby pani przewodnicząca zaraz mogła powiedzieć o tym demalowaniu lub nie. Wyższe wynagrodzenia i oczywiście niskie bezrobocie, tak? To jest oczywiste, że to na to wpływa. Ale pani też podkreśla jeszcze jedno, w ogóle w tym przeglądzie się to pojawia. Informatyzacja, że to też ma wpływ. Tak, wszystkie te czynniki mają wpływ, tak po kolei. Jeżeli chodzi o taką ocenę i ten przegląd zastosowania ustawy wiekowej, czyli wejście w życie tych przepisów 1 października ubiegłego roku i już mamy ocenę, jeżeli chodzi o ubiegły rok, ale także już za ten rok. I co z tego wynika? W ubiegłym roku wnioski złożyło ponad 424 tysiące, decyzje otrzymało w ubiegłym roku 313 tysięcy osób, to jest właśnie około 83% tych osób, które spełniły w ubiegłym roku warunki, czyli ten scenariusz ubiegłoroczny nam się sprawdził. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą oczywiście tak dużej liczby wniosków, które i osób, które były w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to przede wszystkim one wcześniej były zaopiekowane przez naszych doradców emerytalnych. To trzeba z całą mocą podkreślić, że doradcy wprowadzeni 1 lipca odciążyli później instytucje od bardziej masowego uczęszczania, przyjścia do zakładu, jeżeli chodzi o informacje. Właśnie, bo już teraz się tak trochę nie mówi, oni nadal działają. Oczywiście i oni nadal działają i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku prawie 4,5 miliona osób przyszło w ogóle w sprawach emerytalno-rentowych, 1,5 miliona było doradców emerytalnych. W tym roku jest tak samo duże zainteresowanie. To są osoby, które po prostu mają pełną wiedzę, jeżeli chodzi o to, aby poinformować de facto, do czego nabyło się prawo, w jakiej wysokości ta emerytura jest, jeżeli przechodzimy w tym miesiącu, czy też w innym miesiącu. To właśnie nie wolno przychodzić w czerwcu, prawda? Tak, w czerwcu jest ta roczna waloryzacja konta, subkonta, kapitału początkowego i na pewno zaraz się odniosę do tego, jak nawet zaobserwowaliśmy w tym roku, jak to wpłynęło na wysokość emerytury. Emerytura ta za ubiegły rok z ustawy wiekowej, ona wynosiła przeciętne dla mężczyzn około 2700-1614 dla kobiet. Tak, jest spora różnica, ona wynika z faktu też stażu, bo ten staż przy 65 latach mężczyzn jest dłuższy niż przy 60 latach kobiet. Ale chyba też niższy zarobek. I oczywiście niższy podstawy wymiaru, niższy zarobków jak najbardziej. To wszystko wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego. Ale trzeba też powiedzieć, tak bardzo obiektywnie, ponieważ my mamy już taką jakościową analizę tej struktury emerytur czy znanych w ubiegłym roku, że 60% to były osoby, które czekały na emeryturę, bo one przechodziły z nieaktywności ekonomicznej. 60%. To proszę zobaczyć, tych kilkuset tysiącach to jest ogromna ilość osób. Część to byli renciści? Tak, część renciści, ale też świadczenia przedemerytalne, bardzo dużo osób na
na bezrobociu, z urzędów pracy, części gminy, tak, ze środków pomocy i w ogóle osoby, które czekały. A więc 60% to jest duża kohorta osób. 40% przechodziło po aktywności, 27% w tych 40 to byli pracownicy, 13% prowadzący działalność pozarolniczą i oczywiście zleceniobiorcy. I to jest ważne. Powiedzmy o tych wyższych dochodach, które jakby to równoważą, no tutaj podobne wielkości się pojawiają, tak naprawdę. Z czego one wynikają? Tak. Poza tymi kwestiami oczywistymi, czyli wynagrodzeniem, o którym wspomniałyśmy. Jeżeli chodzi o kwestie wyższych dochodów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no więc te koszty, te wyższe, to w ubiegłym roku tych świadczeń emerytalnych wynosiły 1,9 miliarda, w tym roku wiemy, że ponad 8 miliardów do 2020. O ile pamiętam drugiego, to będzie około 54 miliardy złotych. I teraz oczywiście te koszty w ubiegłym roku i w tej chwili są pokrywane ze składek i z dotacji budżetu państwa. Natomiast myśmy, przygotowując się do ustawy wiekowej, ja z zespołem podjęliśmy decyzję o takiej historycznej reformie zasad poboru składek. To jest tak, że de facto chcieliśmy trochę uciec od przeszłości, mówię o tym wprost, która nie do końca przez lata była uporządkowana, jeżeli chodzi o pobór, ewidencję składek, także taką transparentność z punktu widzenia możliwości weryfikowania na bieżąco stanu konta każdego płatnika, każdego podmiotu zobowiązanego do opłacania składek, o wystarczających mechanizmów, które by zapobiegały także przedawnieniom. I de facto trochę chcieliśmy uporządkować przeszłość, ale ona nadal wymaga daleko idących reform. To jest składka. Tak, i to jest nasz projekt słynny składka. Tak, pomysł powstał zimą, kiedy przygotowaliśmy się do ustawy wiekowej. Potem projekt ustawa, no i wprowadziliśmy 1 stycznia. To jest fantastyczne rozwiązanie. Policzyliśmy wszystkich płatników, nadaliśmy im konta, numery rachunków składkowych. Mamy policzonych, że jest około 2 miliony 600. Generalnie w systemie od stycznia 99 7 milionów 200. Wiemy, że 1,5 miliona to posiadają zadłużenie. W tym oczywiście jest powyżej 3 tysięcy złotych, 336 tysięcy. No i okazuje się, że wprowadzenie jednego przelewu zamiast 3 lub 4 tak uprościło system, że błędów mamy kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. To też w przeglądzie się znajduje. Tak jest, dokładnie. Taka się znajduje, bo w przeszłości tych błędów miesięcznie było kilkadziesiąt tysięcy. A więc proszę sobie wyobrazić, ile to jest pracy, żeby zweryfikować. To trwa miesiące. I ciągle nie ma bieżącej informacji, jaka jest wielkość tych wpływów, bo znaczna część jest cały czas w fazie tego prostowania. Ale to proszę chyba liczba tych, którzy wpłacają na to jedno konto. 20 miliona w tej chwili. A co zresztą? Czego te reszta tak nie płaci? Nie widzę o tym. To jest określone w prawie, kto kiedy płaci składki, a więc jest ten obowiązek. Mamy też sporą grupę osób, która nie płaci. Zaraz do niej się też odniosę, bo jeszcze kończąc tylko ten wątek, co się złożyło na to, że ta transparentność, to uproszczenie systemu i że ten przyrost pobieranej składki na pewno wzrost przeciętnego wynagrodzenia, liczby płatników składek, bo oni także wzrastają, no i to uszczelnienie systemu, to też spowodowało, że przeciętnie co miesiąc mamy około 10% więcej wpłat składki niż w ubiegłym roku. Już się zbliżamy, już jutro, pojutrze do 190 miliardów. To jest znaczące, że może zamiana umowy, prawda? Też, ja myślę, że oszacowanie w 2016 roku wprowadzenie tej zasady, że jednak z umowy zlecenia co najmniej minimalne wynagrodzenie, to wszystko jak najbardziej jest też ta pozytywna konsekwencja, którą w tej chwili widzimy. No i też historycznie trzeba powiedzieć, że my mamy taką konstrukcję, że mamy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływy ze składki, z tej e-składki naszej i dotacje z budżetu państwa, bo to też jest wpływ do funduszu. Myśmy już w tej chwili nie skorzystali z 5 miliardów 200 milionów dotacji, ale szykujemy się do rezygnacji z kolejnej transzy dotacji, ponieważ tak jak powiedziałam, mamy znakomity wynik poboru składki, pokrywamy prawie w 80% świadczenia ze składek. To jest najlepszy wynik w ogóle od
od początku w ogóle ewidencji składki. Ja teraz chciałam na przyszłość jeszcze mianowicie zapytać o to, bo od września 2018 roku tak zmieniły się kwoty dla dorabiania, tak, dotyczące tego, ile można dorobić, pobierając świadczenie emerytalne. No i wiadomo, że jeżeli będzie to kwota wyższa niż 70%, to przynajmniej część przeciętnego wynagrodzenia, to tam część się wtedy tej emerytury zabiera, jeżeli nie jest ona związana z wiekiem. Jeżeli już jest po przejściu, tak, zgodnym z wiekiem, to już nie. To jest tam kwota chyba niecałe 3200 zł obecnie. No, ale pytanie mam takie, jak pani to widzi, czy przychodzące na emeryturę obecnie, obojętnie już w jakim wieku tak naprawdę, ale czy oni łączą pracę z pobieraniem świadczenia, czy jednak nie, bo w pewnym momencie było to bardzo popularne, tak, że tak ktoś po prostu opłaciło przejść na emeryturę, no i się opłaci się nadal i dodatkowo pracować. Jak to teraz wygląda? Czy ludzie raczej zostają tylko pracować, czy łączą jedno z drugim? Bo to jest. Tak. Zasada jest, tak jak pani redaktor powiedziała, że te osoby, które nie mają wieku, czyli nie mają 60-65, to jej świadczenia ulegają zmniejszeniu czy zawieszeniu w zależności od tego. A wiek jest 60-65. Jeżeli jest rozwiązanie umowy o pracę, no to występujemy o emeryturę i ustalamy prawie wysokość. Jakie są postawy? W ubiegłym roku 83% z chwilą spełnienia tych warunków przeszło na emeryturę. W tym roku około 85% tych osób z chwilą spełnienia warunków także przechodzi na emeryturę. To są wysokie dosyć wskaźniki, czyli te kilkanaście procent odsuwa w czasie tą decyzję. Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze? No, po pierwsze, my edukujemy, informujemy, że to jest prawo do świadczenia, więc przechodzimy wtedy, kiedy to jest już wskazanie, potrzeba, kiedy rzeczywiście nie ma tej możliwości kontynuacji zatrudnienia. Ale proszę zobaczyć, że przybywa coraz więcej w tej strukturze świadczeniobiorców osób z emeryturami z nowego systemu emerytalnego, który jest bezwzględnie wymagający wysokich składek i późnego przejścia na emeryturę. System stary, czyli ten nasz kapitał początkowy, który obowiązywał do końca 1998 roku, był bardziej korzystny z punktu widzenia możliwości wyboru okresów podstawy wymiaru 10 czy 20 i ta część socjalna. W nowym systemie emerytalnym jest zapisana zasada, im dłużej pracujesz, im później przechodzisz, masz wyższą emeryturę. To oznacza, że ta zasada, że z chwilą osiągnięcia przechodzę i później pracuję, ona powoduje, że mamy dochód i emeryturę, ale już później ta dalsza aktywność w mniejszym stopniu zwiększa emeryturę niż późniejsze przejście na tą emeryturę. Ale jest ona jednak waloryzowana. W przeglądzie tam pojawiła taka informacja, że to jest najlepsza lokata, że jeżeli pracujemy i odprowadzamy dalej składki, tak wiceminister rodziny mówi. Oczywiście. 8% chyba pokazał. To znaczy wzrost od 8 do 10% jest wtedy, kiedy my przesuniemy moment przejścia na emeryturę, a więc nie rozwijamy tego kapitału. Jest taka sytuacja, że ktoś ma kapitał emerytalny, nie wiem, 450 czy 650 tysięcy i przechodzi na emeryturę 1 grudnia 2018 roku. Będzie miał w tym pierwszym przypadku emeryturę 2000 zł, w tym drugim będzie miał 2150. Ale gdyby on przeszedł na tą emeryturę za rok, to jego emerytura by wzrosła o 8-10%. To jest ta istotna różnica, a więc to... Natomiast rzeczywiście w banku tyle się nie uzbiera. Tyle się absolutnie nie uzbiera. No i o czym pani redaktor mówiła, to jest ta słynna waloryzacja czerwcowa, czyli moment przejścia na emeryturę. Ta roczna waloryzacja, bardzo wysoka w tym roku, znakomita, 108,66 czy 8 nawet, powoduje, że ten emeryt nasz, 450 tysięcy, otrzymał prawie 40 tysięcy doliczone do konta emerytalnego taki kapitał, a więc to są bardzo duże środki przy takich dobrych wskaźnikach. Ilu pracuje emerytów? No około 440 tysięcy, 630 tysięcy w ogóle jest zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, do emerytalno-rentowego, te 400 niecałe 50 tysięcy, czyli to jest taki wskaźnik, który ma taką tendencję trochę wzrostową, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że jednak liczba osób, które przeszły na emeryturę w ubiegłym, w tym roku, jest dosyć znaczna. No to jeszcze inna sprawa. Podpisywane są sukcesywnie rozmaite umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego. W ramach tych umów oczywiście Polacy,
którzy też pracują za granicą, mogą otrzymywać świadczenia, ale jest też odwrotnie. No i tutaj pojawia się taka dyskusja na ten temat. Z Państwa strony padają informacje, że oczywiście nic nam nie grozi, uszczuplanie planu finansów FUS-u nie, ale ekonomiści zaczynają się zastanawiać i mówią, że na przykład Ukraińcy kiedyś masowo będą pobierać świadczenia z polskiego systemu, no i to, że wtedy może powstać problem, a przecież trzeba myśleć długofalowo. Co Pani na to? Wszystkie te zobowiązania międzynarodowe opierają się na zasadzie wzajemności, a więc uznawania okresów zatrudnienia, ubezpieczenia, opłacenia w celu ustalania świadczeń. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc tutaj mamy z jednej strony konwencję dwustronną, która przewiduje te podstawowe regulacje w zakresie tego uznawania. Natomiast płacić świadczenia każdy będzie za swój okres, za składkę, która jest opłacana do Polski albo do Ukrainy. Tutaj nie ma takich ciężarów, żeby przejmować obowiązki wypłaty świadczeń za okresy ubezpieczenia przebyte na Ukrainie. Ale też trzeba to jasno mówić, no, jeżeli prowadzimy takie rozwiązania, żeby ci cudzoziemcy rzeczywiście stali się pracownikami na polskim rynku pracy, to oni wtedy wchodzą w ten reżim obowiązku ubezpieczenia społecznego. Zaraz powiemy, jaka to jest skala. A jeżeli wchodzą w ten reżim obowiązku ubezpieczenia społecznego, no to też są opłacone składki. A skoro płacą składki, to z tytułu tych właśnie mają prawo później do świadczeń. Też trzeba zmierzyć się z takimi potocznymi informacjami, że jest taka duża skala tych Ukraińców. Otóż my mamy w tej chwili 558 tysięcy cudzoziemców, czyli osób ubezpieczonych w systemie emerytalno-rentowym, innych niż będących obywatelami polskimi. W tym mamy, stan na piątek ubiegłego tygodnia, 418 tysięcy Ukraińców. Trochę wzrosło, było 300. Tak, trochę wzrosło, tak, mamy, oni są objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Ponad 200 tysięcy to są pracownicy, kilkanaście tysięcy to są, mówimy o tych Ukraińcach prowadzących działalność i dużo mniejsza grupa zatrudnień na podstawie umowy zlecenia. A więc z punktu widzenia informacji, które napływają z różnych stron, że ich jest około miliona, czy też większa ilość, to powstaje pytanie, no, na jakiej podstawie prawnej ci pozostali pracują. I najprawdopodobniej w różnych formach, albo umowy o dzieło, która po prostu nie jest objęta żadnym obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Więc to jest takie zagadnienie, które po prostu wymaga też takiego przeanalizowania. No jasne, tutaj już tak naprawdę ze strony też innych resortów rozmaitych. Pani profesor, to takie pytanie. 500 plus dla emeryta. Jest taka zapowiedź, pada w tej chwili ostatnio prezes Kaczyński, zapowiedział, że jeszcze w tym roku mogą dostać. Pytanie oczywiście jest, czy dla każdego, czy dla każdego porówno. A ja mam pytanie, czy są na to środki w tym roku w planie nie mamy takiej pozycji, jeżeli chodzi o wypłatę jednorazowych dodatków, a więc tak to wygląda od strony finansowej. Wracam tak do marca 2016 roku. Myśmy wtedy wypłacali jednorazowe dodatki. One wynosiło 40 do 500 zł. O ile pamiętam, przy dochodzie do 2000 zł. Wtedy ustawa jakoś była procedowana jesienią, zimą 2015 roku. Chyba była nawet podpisywana w styczniu, bo ja pamiętam, że właśnie mieliśmy w takim trybie bardzo pilnym przygotowanie do wypłaty tych. Trwała to już następstwo, tak? Tak, no że to nie może być jako stałe, to może być incydentalne w ściśle określonych sytuacjach. My w tej chwili więcej uwagi poświęcamy pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami dotyczącymi waloryzacji, a więc zastanawiamy się, czy waloryzacja nadal taka łączna, inflacyjna i związana z przeciętnym wynagrodzeniem. Patrzymy, jak się zmieniły zasady waloryzacji w wielu krajach. Tam dokonano różnych ciekawych. Chodzi o to, że... A mogę panu zapytać, jakby się pani odniosła do pomysłu, który pada ze strony środowisk emeryckich odnośnie tego, żeby zróżnicować waloryzację dla gospodarstw jednoosobowych gospodarstw emeryckich, czyli na przykład 25%, żeby to była wyższa waloryzacja niż dla pozostałych. Bezwzględnie jest to jedyna grupa społeczna, w której jest wzrost ubóstwa w ciągu ostatniego roku. Nie 7%, no więc jest to sporo. Poza tym, przecież wiemy, to jest tak zwane, zaznaczył profesor Witold Modzelewski. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie gospodarstw domowych jednoosobowych i jeżeli w tym gospodarstwie żyje więcej niż jedna osoba, waloryzacja świadczeń jest
jest związana z indywidualnym prawem doświadczenia, a więc nie jest tutaj podmiotem to gospodarstwo, ile te uprawnienia zindywidualizowane tej osoby, która ma prawo doświadczenia. Natomiast zasady waloryzacji mogą brać pod uwagę, na pewno jeżeli chodzi o koszty utrzymania, a różną metodologię zróżnicowania, w niektórych krajach bierze się to pod uwagę, aby świadczenia stanowiły pewne zapewnienie minimum egzystencji, minimum socjalnego, czy też innej granicy minimum i wtedy pośrednio jak najbardziej taka sytuacja przy takich zasadach jest uwzględniana. Ale tak jak mówię, to są trudne prace, jak na przyszłość, bo trzeba wziąć pod uwagę taki aspekt, że w nowym systemie emerytalnym świadczenia emerytalne będą przez na pewno niższe niż w starym systemie z tego punktu widzenia, że one wymagają tej długiego okresu ubezpieczenia, wysokich składek, żeby zagwarantować je na wyższym poziomie. I dlatego dochodzi też do rozwarstwienia w tej chwili, bez względu na to, czy to są gospodarstwa jednoosobowe, czy nie. Rozwarstwienia, które polega na tym, że przybywa nam świadczeń niższych niż minimalne. 183 tysiące, tak? Tak, jest 187 tysięcy nawet na grudzień ubiegłego roku. I przybywa nam też świadczeń minimalnych i niewiele wyższych od minimalnych. A więc trzeba się zastanowić właśnie, czy to powinno być w zasadach waloryzacji, czy też to powinno być przedmiotem jakichś innych rozwiązań. Także jak najbardziej jest to kwestia kluczowa. No to zapytam, a czy są pieniądze na inne, bo pytam, czy są na 500+ dla emerytów, to zapytam, czy są pieniądze na program Mama Plus, tak? Kobieta, która urodzi czwórkę dzieci, tak, będzie miała prawo do emerytury minimalnej. Są takie wyliczenia, że około 20,8 tysiąca kobiet na dziś miałoby prawo do takiej emerytury. Rosnące koszty reformy to prawie 67 milionów złotych. Taki by był. Z demograficznego punktu widzenia bezwzględnie, tak, a z punktu widzenia tak zwanej zdefiniowanej składki. Tak, tutaj mówimy o tym projekcie, który już jest procedowany, rozwiązanie emerytury gwarantowanej minimalnej dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci, urodziły i wychowały. Myśmy liczyli te skutki finansowe, to jest około 900 milionów rocznie wypłata i to dotyczy trochę większej grupy osób, o ile pamiętam. Tak, tak, kilkudziesięciu tysięcy. No to czy są na to pieniądze? Te pieniądze, decyzja będzie podejmowana o tych świadczeniach przez prezesa zakładu czy prezesa KRUS-u, natomiast one mają być finansowane z dotacji, czyli z podatków. No tak, to dziękuję za rozmowę. Moim gościem była prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Dziękuję bardzo pani profesor. Zapraszam na kolejny Społeczny Punkt Widzenia za tydzień. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Powtórka programu. Jakim prawem? Witam Państwa w programie Jakim Prawem, a to po tej stronie mikrofonu dzisiaj naszym gościem jest pan Rzenus Lewandowski z ruchu Stop Akta 2. Pan organizuje taki protest przeciwko Akta 2, słynny, no na razie nie akt prawny, tylko coś, co jest procedowane w Parlamencie Europejskim. Proszę powiedzieć słuchaczom, dlaczego Państwo organizujecie ten protest i co w tym akcie, w tym projekcie jeszcze cały czas, co Państwu się nie podoba i co budzi zaniepokojenie? Problemem jest dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Konkretnie największymi zagrożeniami są artykuły 11 i 13 tej dyrektywy, gdzie artykuł 13 nakłada na serwisy internetowe odpowiedzialność za wszystkie treści wrzucane przez użytkowników, co oznacza, że serwisy te będą zmuszone do zainstalowania automatycznych filtrów weryfikujących, czy treści użytkowników nie naruszają praw autorskich i na podstawie tego decydujących, czy te treści mogą się w ogóle pojawić, czy nie. Z doświadczeń wiemy, że filtry takie często się mylą i zdarza się, że usuwają treści legalne, na przykład jakieś memy albo na przykład nagrania. Była sytuacja, że zostało usunięte nagranie ze startu rakiety NASA z kanału NASA na YouTubie, ponieważ jakaś stacja to wyemitowała u siebie również.
i zgłosiła jako naruszenie praw autorskich. Drugim problemem jest artykuł 11, który mówi o tym, że wymagane będzie płacenie za wstawianie linków z zajawkami do artykułów prasowych, gdzie zajawka to jest na przykład zdjęcie, czy tytuł, czy jakieś zdanie z tekstu. Co uderzy w wyszukiwarki, w serwisy takie jak wykop.pl, w serwisy społecznościowe, które prawdopodobnie, bojąc się tych opłat, po prostu zrezygnują z zajawek i wrócimy do epoki internetu takiego, jak był 15 lat temu pod tym kątem, to znaczy będziemy mieć suche linki bez żadnej informacji, co się pod nimi znajdzie. A to znaczy, że myśli pan, że takie czyste informowanie, że tą informację można znaleźć tam, tam i tam, nie będzie możliwe, jak to prowadzimy? No, problem będzie taki, że w tym momencie na przykład, jeżeli szukamy czegoś w Google, musimy z tyłu artykułu i możemy nawet bez klikania dowiedzieć się podstawowych rzeczy, natomiast w tej sytuacji lista wyników Google to będzie po prostu 10 linków z de facto z opisem kliknij tutaj, bo Google nie będzie mógł napisać, co tam się znajduje, bo złamałby prawa autorskie. To powiem zupełnie szczerze, dla mnie dość ciekawe, ale ja bym wrócił jeszcze do tej trzynastki, do tych automatów, bo szanowni państwo, bo to chyba mamy do czynienia, no nie chcę używać dużych słów, ale jeżeli firmy będą miały obowiązek zakładać automaty, które będą miały chronić cudze prawa autorskie, to ja się obawiam, że to jest jakaś pewna forma cenzury jednak. Bo dlaczego? No bo to na czym cenzura polega? Najpierw ukryjemy, a później będziemy, bo tam europosłowie niektórzy mówili, że można się odwołać, prawda? Ale najpierw ukryjemy. To jeżeli tak na to spojrzymy, to de facto każdy mem, czyli jakieś zdjęcie przez kogoś wykonane, plus jakieś dopiski do tego, no to za każdym razem to jest naruszenie praw autorskich, jeżeli podejdziemy do tego tak stricto wprost, no bo ktoś wykonał to zdjęcie, prawda, polityka jakiejś znanej osoby, ktoś wziął jakąś czcionkę, ktoś to sobie to wszystko dopasował. I co, myśli pan, że to tak będzie funkcjonowało, że nagle ten automat te memy powycina, bo rozpozna gdzieś tam część jakiejś cudzej, nie wiem, cudzego zdjęcia albo jakiegoś zdjęcia z... Ja to powiem zupełnie szczerze, trochę nie wyobrażam sobie, jak to ma być też zrobione. No bo jak ten automat będzie to rozpoznawał? Pierwsze, w aktualnym stanie prawnym memy nie naruszają prawa autorskiego, bo są różne wyjątki na satyrę, etc. Natomiast faktycznie automaty nie będą w stanie zrozumieć, czy to jest satyra, czy nie, wszystko, i będą ciąć wszystko jak leci. Co więcej, automaty te... To nie jest tak, że każdy może sobie zrobić taki automat, bo to generuje olbrzymie koszty. W tym momencie takie rzeczy są tworzone przez największych gigantów IT, dla których też to jest trudne, więc prawdopodobnie wszystkie serwisy w internecie będą licencjonować takie systemy od firm takich jak Google czy Facebook, de facto wspierając te firmy finansowo. Będziemy mieli jeden, dwa albo trzy automaty, tak? Na rynku, które będą nam mówić, co możemy sobie obejrzeć, a co nie. Dokładnie. A to już jest bardzo ciekawe, jeżeli tak to ma zaistnieć. W ten sposób jakby te koncerny będą miały kontrolę nad wszystkimi treściami publikowanymi przez użytkowników w internecie. Czyli mamy do czynienia jednak z cenzurą w tym momencie, bo jeżeli ktoś nie będzie chciał, żeby pewnego rodzaju treści, nie wiem, się ukazywały, to po prostu wklei to w ten automat. Jakiś tam informatyk siądzie z matematykami i pozbędą się tych treści, prawda? Lub tego typu memów, na przykład jak będą chcieli, nie wiem, no jakieś polityki powie, to ja nie chcę, żeby się to pojawiało. Oczywiście to w miarę można zweryfikować, czy takie rzeczy się nie dzieją, natomiast faktycznie cały system jest skonstruowany tak, że najpierw zgłaszasz i automat usuwa, a potem dopiero możesz się odwoływać. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimiś treściami, które są istotne w bliższym terminie, to w ten sposób można spowodować usunięcie tych treści, tak? Na przykład w tym momencie z niedzielnego protestu YouTube usunął nam jeden ze streamów. Dlaczego? Nie wiadomo. Możemy się odwoływać? Możemy, ale jednak ludzie oglądali na żywo i zniknęło. A gdzie my się mamy od tego odwołać? Bo to też jest ciekawe. Tutaj się mówi, że w ogóle język tego aktu prawnego, szanowni państwo, jest dość dziwny. Nawet dla mnie, osoby, która 19 lat się zajmuje prawem, ciężko zrozumiał. I tam są takie napisane, że Unia powinna dążyć do stworzenia mechanizmów czy państwa członkowskie rozwiązywania sporów pozasądowych. Czy pan rozumie, o co tu chodzi?
W tych sformułowaniach? Ogólnie chodzi o to, żebyśmy mogli odwoływać się do samych platform, czyli YouTube nam coś usunie, to możemy się odwołać do YouTube'a i oni muszą to rozpatrzyć. Tam bodajże jest też gwarancja, że musi być możliwość odwołania się do decyzji człowieka, nie tylko robota. Jednak ludzie, którzy rozpatrują takie odwołania, na przykład po 500 dziennie, to też nie poświęcają na to wiele czasu i zbyt dużo nam to nie daje w tym momencie. A ja się tak zastanawiam, czy pan może wie, jako obserwator tego procesu tworzenia tego aktu prawnego, bo ja powiem zupełnie szczerze, jakoś tak specjalnie nikt z nas prawników nie obserwuje, jak to się tworzy, a tam chyba następowały duże zmiany. Kto wpadł na pomysł, żeby to najpierw zniknęło, a później było jakieś odwołanie do jakiegoś organu, który ma to rozsądzić? Bo do tej pory w całej kulturze prawnej występowało tak, że najpierw nie można było czegoś zablokować, no, specjalna instytucja zabezpieczenia przez sądy orzekające, wydawana, odwołania i tak dalej, różne instancje, a tu nagle mamy, to z tego co pan mówi, to jeden człowiek gdzieś tam siedział 500 dziennie tego rozpatruje i hop, prawda, i nie ma. Skąd taki pomysł w ogóle takiej, no moim zdaniem, troszeczkę dziwnej rzeczy, no bo bardzo wiele się mówi o praworządności, o tych wartościach do sądu i tak dalej, a gdzie tu ten sąd i jakieś takie prawa tych osób, które no by chciały, żeby, dajmy na to, ten ich mem był, a niego nie było. Proces legislacyjny nad tą dyrektywą jest całkiem długi i ciężko wskazywać konkretne osoby, natomiast wiemy o tym, że od początku prac jakby cały czas aktywni są lobbyści grup zarządzających prawami autorskimi. No, w przypadku Polski to byłby ZAIKS i ZPAW, natomiast za granicą są inne większe organizacje, które za tym lobbują. To jest de facto dość powiązane z tym, jak dzisiaj działa system praw autorskich na przykład na Facebooku czy w Google, bo tam w tym momencie właśnie oni coś zgłaszają i Facebook usuwa, a dopiero potem możemy się odwoływać i przywracać. To jest niestety mechanizm stworzony, de facto wymuszony przez te organizacje, natomiast nie uwzględnia jakby praw ludzi, tak, bo to jest skoncentrowane pod kątem zysków właścicieli praw autorskich. A ja się tak zastanawiam, nie wiem, czy pan, czy państwo się zastanawiał na takim pojęciem, które no, w Polsce to jest konstytucyjne, będzie prawa do sądu, że każdy, jeżeli dochodzi do jakiegoś sporu, ma prawo pójść do tego sądu, który w Polsce jest dwuinstancyjny, a nawet może się odwołać do Strasburga. I czy w ogóle ten projekt spełnia tego typu normy, bo ja powiem zupełnie szczerze, czytając to, nie znajduję oprócz tych takich szczytnych idei, że powinno być rozwiązywane w systemie pozasądowym, to możemy też pomyśleć o tym, że to może jest jakiś sąd polubowny albo jakiś arbitraż, znając, że się nie będzie go w Polsce, to tak na marginesie, ale tam nie ma czegoś takiego i tak się zastanawiam, jak to jest z punktu widzenia polskiego prawa do sądu. Czy wie pan, jest problem taki, że gdybyśmy mieli się sądzić o te 500 artykułów dziennie, to by całkowicie sparaliżował nam system sądowy, więc w tym momencie powierzenie tego zwykłym sądom jest problematyczne. Jednak same te przepisy dotyczące tego się dość często zmieniają, więc nawet nie wiem, jakie tam dokładnie są zapisy w tym momencie. Cały czas się zastanawiam, jak to by wyglądało, bo prawa autorskie, przynajmniej dla mnie do tej pory, to były prawa, co do których ważności lub nieważności, zasadności naruszenia dochodziliśmy swoich roszczeń w sądzie. Powiem zupełnie szczerze, troszeczkę jestem też zdziwiony, że to taki, jak pan mówi, taki mechanizm będzie, bo w Polsce każdy pozew o naruszenie praw autorskich idzie z zasady do sądu okręgowego, czyli do sądu drugiej instancji. Tak. Ciekawy jestem, co polski ustawodawca z tym zrobi, jeżeli to przejdzie. Bo troszeczkę nasza tradycja jest inna. Znaczy, można o to spytać, natomiast problem jest taki, że pytanie brzmi, co zrobi każdy ustawodawca w Europie, tak? Bo w tym momencie wszyscy będą musieli się dostosować jakby do najostrzejszych przepisów, bo te wszystkie portale społecznościowe działają na rynku całej Europy, więc de facto jeżeli każdy kraj będzie miał jakieś przepisy, to nawet jeżeli nasze przepisy będą całkowicie lightowe i będą broniły naszą wolność, to na przykład przepisy niemieckie mogą być znacznie gorsze i my odczujemy również tego skutki. Szanowni Państwo, akta 2
będzie nadal tajemnicą, dopóki Parlament Europejski coś z tym nie zrobi, ale my pewnie się będziemy jeszcze tym zajmować, bo to będzie dotyczyć nas wszystkich. Dziękuję bardzo naszemu gościowi. Przypominam o protestach 5 października. Naszym gościem był pan Linus Lewandowski, Stobakta 2. Do usłyszenia, Artur Dowczyk. Powtórka programu. To Polskie Radio 24, minęła 4. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwach podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim oraz w południowej części województw opolskiego i dolnośląskiego. W tych rejonach wiatr może osiągać prędkość nawet do 115 km na godzinę. Nieco słabszy, ale również niebezpieczny wiatr wiejący z prędkością do 90 km na godzinę wieje w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim oraz w południowej części podlaskiego i północnej województwo opolskiego i dolnośląskiego, a także w zachodniopomorskim. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia zarówno przed silnym wiatrem, jak i intensywnymi opadami. IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Obowiązują one do wieczora do 20. Polscy siatkarze awansowali do najlepszej szóstki Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni w Warnie pokonali Serbię 3-0 w ostatnim meczu drugiej rundy turnieju, który rozgrywany jest w Bułgarii i we Włoszech. Grzegorz Łomacz, rozgrywający, nie krył radości po zwycięstwie i awansie. Wielkie brawa. Ja stałem dzisiaj w kwadracie i podziwiałem kolegów, jak grają, i naprawdę grali fenomenalnie. Bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że na tym się nie zatrzymamy. Zaraz wybieramy się do Włoch i mam nadzieję, że zostaniemy do samego końca. Postawa wszystkich chłopaków na boisku, tam wszyscy się uzupełnialiśmy, zagraliśmy jak prawdziwa drużyna i wyszliśmy ten mecz po prostu wygrać i to było widać od pierwszej piłki. Michał Mieszko-Gogol, asystent trenera Witala Heinena, podkreślił bardzo dobry występ atakującego Bartosza Kurka. Udowodnił też wielu ludziom, jak dużą stanowi wartość dla naszej drużyny. Tak naprawdę zagrał dzisiaj tak, jak wielokrotnie grał na treningach, natomiast w meczach bywało różnie, tak? Miał lepsze mecze, miał słabsze mecze. Dzisiaj zagrał fenomenalnie i sprzedał w końcu to, co te umiejętności, które ma. Wcześniej w niedzielę w grupie H Francja pokonała Argentynę 3-1. Polska zajęła pierwsze miejsce przed Serbią, Francją i Argentyną. Polacy, którzy bronią tytułu, Serbowie, a także Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi i Rosjanie, rywalizować będą teraz w Turynie w trzeciej rundzie. Losowanie grup odbędzie się dziś przed południem, a pierwsze mecze w środę. Norweska policja zatrzymała w Oslo Rosjanina, który podejrzewany jest o szpiegowstwo. Według ustaleń śledczych Rosjanin miał szpiegować podczas międzynarodowego seminarium, które poświęcone było cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu. Odbyło się ono w czwartek i w piątek w parlamencie Norwegii. Rosyjskie MSZ oraz ambasada w Norwegii potwierdziły zatrzymanie swojego obywatela, który otrzymał opiekę konsularną. Rosyjski ambasador w Norwegii skrytykował to zatrzymanie. Stwierdził, że odbyło się ono pod niedorzecznym pretekstem. Podejrzany trafił do aresztu, grozi mu kara do 3 lat więzienia. Dwa ukraińskie okręty wojskowe wpłynęły na Morze Azowskie. Wcześniej przecięły kontrolowaną przez Rosjan cieśninę kerczeńską. Ukraina tworzy na Morzu Azowskim wojskową bazę, która ma być odpowiedzią na agresywne działania Rosji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Kilka dni temu statek poszukiwawczo-ratowniczy Donbas oraz holownik Korec ukraińskiej marynarki wojennej wypłynęły z portu w Odessie. Rosjanie informowali, że ukraińskie jednostki wpłynęły do rosyjskiej strefy ekonomicznej, dlatego asystowały im rosyjskie jednostki Straży Granicznej. Ukraińskie statki przecięły już cieśninę kerczeńską, przepłynęły pod niedawno zbudowanym przez Rosjan mostem łączącym okupowany Krym z Półwyspem Tamańskim i wpłynęły na Morze Azowskie. Jednostki pływające ukraińskiej marynarki wojennej mają dotrzeć do portu w Berdiańsku, gdzie wejdą w skład tworzonej bazy wojskowej. Jak zapowiadały ukraińskie władze, baza ma być odpowiedzią na agresywne działania Rosjan w basenie Morza Azowskiego. Rosjanie od kilku miesięcy zatrzymują i nękają kontrolami statki handlowe zmierzające do ukraińskich portów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24 dziś kolejna z cyklu debat przed wyborami samorządowymi. Po 9:00 będziemy w Gdańsku, gdzie o fotel prezydenta miasta walczy 6 kandydatów. Debata organizowana jest wspólnie z Radiem Gdańsk, a dyskusję poprowadzą Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24 i Beata Gwoździewicz z Radia Gdańsk.
I na koniec prognoza pogody. Dzień nie przyniesie poprawy, będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu i nad morzem także burze, w górach opady śniegu. Temperatura od 7 stopni w górach do 13 w głębi kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 120 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po czwartej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani Znani 24. A gościem naszym jest wiceminister infrastruktury, pan Andrzej Bittel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie. Może nie znany jako pan Andrzej, ale jako pan minister znany. Pan Andrzej jest z wykształcenia prawnikiem, urzędnikiem państwowym, jest pan samorządowcem, miał pan także w swojej karierze etat pracy jako funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatem można o panu powiedzieć, że jest pan człowiekiem wielu pasji, wielu umiejętności, no, taki państwowiec, propaństwowiec. To bardzo miła ocena. No właśnie, to pytam się, czy to jest słuszna i dobra ocena. No, czy najtrudniej jest oceniać samego siebie, oczywiście. No. Lepiej, żeby to czyniły inne osoby, takie oceny. Ja mogę powiedzieć tyle, że w trakcie kariery zawodowej staram się kierować jak najlepiej pojętym dobrem tej społeczności, która zostaje oddana w moje ręce do opieki i służyć jej w sposób jak najbardziej kompetentny i wytrwały. No a czy to oznacza, że jestem państwowcem, no to trzeba poddać ocenie innych osób. No właśnie, ale jak pana wybierają, no to znaczy, że, bo jest pan samorządowcem też, no to znaczy, że widzą w panu taką postawę. Ale panie Andrzeju, bo teraz pańska aktywność ma się skupić także na kampanii do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i zapytam może, zanim pan na to odpowie, dlaczego pan startuje do Sejmiku Wojewódzkiego, która z tych wymienionych ról, funkcji życiowych była dla pana najtrudniejsza? Najtrudniejsza jest ta ostatnia funkcja podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. A pan się zajmuje głównie koleją, prawda? Ja się zajmuję kolejami. To jest bardzo duży obszar. Obszar wymagający. Obszar niezwykle skomplikowany. Można powiedzieć, że kiedyś było Ministerstwo do Spraw Kolei wyłącznie, więc to też świadczy o skali problemu. To bardziej, że jak się ta polska kolej zmienia? Bo chyba większość z nas ma z nią takie doświadczenia raczej negatywne, ja ostatnio nawet bardzo negatywne. I jak rozumiem, w tych zmianach wydatnie pomagają właśnie fundusze unijne, tak? Tak, oczywiście zdarzają się przypadki, w których klient kolei jest niezadowolony. Niemniej jednak wydaje mi się, że zbierzamy w dobrym kierunku, bo odbudowujemy polską kolej. Na polską kolej trafia teraz ogromny strumień środków. To jest w tej perspektywie unijnej będzie 66 miliardów złotych, z czego 40 miliardów to są środki właśnie unijne w ramach rozmaitych programów. A jak państwo chcą je rozdysponować? One są już rozdysponowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Naszym zadaniem, czy moim zadaniem, jak przyrzędu ministerstwa, było wspomożenie intensywnych prac, żeby już przekładać te pieniądze na konkretne działania. I to się udaje, bo jesteśmy zaawansowani w 60%, mamy zaangażowane 60% środków w kontraktach, 6,5 miliarda rozliczone, zakończone, 32 miliardy w realizacji. W tym roku tylko zakontraktowaliśmy 8 miliardów złotych. To jest też wielkie wyzwanie dla firm, które realizują te przedsięwzięcia, dla producentów, którzy produkują szyny, podkłady czy tłuczeń i dla tych wszystkich, którzy później będą certyfikowali te linie kolejowe. A jak to się stało, że pan trafił do takiego miejsca, że zajmuje się pan koleją? Z czego to wynikało? Ja się zawsze zajmowałem inwestycjami. W zasadzie od początku swojej kariery zawodowej koncentrowałem się na inwestycjach. No może na początku, kiedy pracowałem w Urzędzie Miasta Zielonka, miałem trochę inne zadania, ale obserwowałem procesy inwestycyjne wtedy toczące się w tej gminie podwarszawskiej. Procesy inwestycyjne? W CBA również obserwowałem i organizowałem procesy inwestycyjne, ale nie będę na ten temat zbyt wiele
ale mówi. Ja nie mam no bo to jest taka sfera, którą zawsze podkreślam, o niej się nie rozmawia. O niej się nie rozmawia. Ona została w CBA, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i już. Panie Andrzeju, bo pamiętam, jak w 2015 roku mówiło się o tym, że Polska nie wykorzystuje funduszy unijnych na kolej, a w każdym razie nie w taki odpowiedni sposób, jak to było zapisane. Czy coś, a pan teraz mówi, że już 60% zostało jakoś tych pieniędzy zaabsorbowanych, tak, i że te projekty są gotowe. No to dużo się zmieniło w stosunku do 2015 roku? Bardzo dużo, bo w roku 2015 po pierwsze była kończona poprzednia perspektywa i trzeba było na początku kadencji obecnego rządu natychmiast przystąpić do rozmów, żeby uratować część pieniędzy. I takie działanie zostało podjęte, projekty zostały poddane tak zwanemu fazowaniu, czyli przeniesione do obecnej perspektywy, nie utraciliśmy finansowania unijnego, a jednocześnie musieliśmy się zmierzyć z syndromem, który nazywamy pustymi szufladami, bo wprawdzie w kampanii wyborczej w roku 2015